Jokera, jednej z najpopularniejszych postaci uniwersum DC i największego wroga Batmana, chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. W zielonowłosego, obdarzonego szerokim uśmiechem psychopatycznego mordercę wcielał się już m.in. Jack Nicholson czy Heath Ledger. Ten drugi zresztą został nagrodzony pośmiertnym Oscarem za tę właśnie rolę. Joker dotychczas był postacią drugoplanową. W końcu jednak doczekał się własnego filmu, a w tytułową rolę wcielił się Joaquin Phoenix. Arthur, does it help to have someone to talk to? My mother always tells me to smile and put on a happy face. She told me I had a purpose. To bring laughter and joy to the world. Is it just me? Or is it getting crazier out there? Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. What? If you smile. To your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll find that life is still worthwhile. What's so funny? Just freak! Gotham has lost its way. What kind of coward would do something that cold-blooded? Someone who hides behind a mask. I used to think that my life was a tragedy. But now I realize it's a comedy. Joker, a właściwie Arthur Fleck, właśnie opuścił szpital psychiatryczny. Mieszka ze schorowaną matką w obskurnym mieszkaniu i na co dzień dorabia sobie jako klaun do wynajęcia. Marzy jednak o karierze komika, w czym ma mu pomóc występ w ulubionym talk show. Arthur wprawdzie regularnie zgłasza się do opieki społecznej, gdzie odbiera swoje recepty i przechodzi terapię, jednak cały czas balansuje na granicy załamania nerwowego. Can you please stop bothering my kid? Sorry. Arthur, I have some bad news for you. This is the last time we'll be meeting. You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. And finally, in a world where everyone thinks they can do my job, check out this guy. When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. You can say that again, pal. Joker to historia kultowego, czarnego charakteru człowieka zepchniętego na margines. Co jeszcze można powiedzieć o tej produkcji? Może tylko tyle, że na festiwalu w Wenecji zdobył Złotego Lwa za najlepszy film, a widownia nagrodziła go kilkuminutowymi owacjami na stojąco. To także mocny kandydat do Oscara. Joker już w kinach. It's so awful, isn't it? For my whole life,
I didn't know if I even really existed. But I do. And people are starting to notice. You think this is funny? Is this a joke to you? Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Send in the clowns. Jennifer Lopez znamy zarówno jako piosenkarkę, jak i aktorkę, która ma na koncie kilkadziesiąt ról, mniej lub bardziej udanych. W swoim najnowszym filmie, inspirowanym prawdziwą historią, wciela się w rolę stripteaserki, która zmuszona przez sytuację finansową zaczyna kierować grupą przestępczą złożoną z koleżanek z pracy. Front hook. Ankle hook. Knee hook. From here you can do the carousel. Just switch and wrap. Minus 40% is 160. Jest początek 2007 roku. Młoda Destiny ledwo wiąże koniec z końcem, próbując utrzymać siebie i swoją babcię, całymi nocami tańcząc i rozbierając się przed anonimowymi ludźmi. Jej zarobki za każdym razem są uszczuplane przez menadżera klubu. Sytuacja znacznie się zmienia, kiedy zaprzyjaźnia się z Ramoną, największą gwiazdą w klubie. W tej roli zobaczymy właśnie Jennifer Lopez. Dzięki niej i nowym przyjaciółkom uczy się przydatnych trików fachu, zaczyna walczyć o swoje i w końcu zaczyna rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. I just want to take care of my grandma, maybe go shopping every once in a while. When I was a kid, I always wanted to work with animals. I was close. Sugar little ass, sugar little bag. These Wall Street guys, you see what they did to this country? They stole from everybody. Hardworking people lost everything. And not one of these douchebags went to jail. The game is rigged, and it does not reward people who play by the rules. It's like robbing a bank, except you get the keys. Are you in? Dziewczyny dzięki odwiedzającym klub rekinom z Wall Street zarabiają bajeczne pieniądze. Aż do krachu ekonomicznego w 2008 roku. Panie tracą wszystkie swoje oszczędności. Żądne zemsty wpadają na pomysł, że skoro ludzie z Wall Street okradali wszystkich i nigdy nie ponieśli żadnych konsekwencji, one wymierzą sprawiedliwość na własną rękę. Ramona tworzy specjalny koktajl z dodatkiem używek, po wypiciu którego klienci stają się zupełnie bezradni. Stripteaserki w okradaniu panów nie widzą nic złego. Mówią, że to jak napad na bank, w którym kasjerzy sami oddają klucze do sejfów. Ślicznotki w kinach od 11 października. These are my coworkers. Jobs, please. What if somebody calls the cops and says what? I spent $5,000 at a strip club, send help. Damn. We're a family now. Damn. A family with money. And when would you say that things got out of control? Past the mirror. Ooh. Ooh. So the guy went back three more times. Guess he must have liked it. Ooh, hammer time. I was born a flex. Diamonds on my neck. I like boarding jets. I like morning sex. But nothing in this world. I like more than jets. We didn't do anything wrong. You know, Tony wouldn't let this happen. I'm gonna text him. Who gave her her phone back? Również 11 października na ekrany kin trafi polski dramat Boże Ciało w reżyserii Jana Komasy. To inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia 20-letniego Daniela, który w trakcie pobytu w poprawczaku przechodzi duchową przemianę i postanawia udawać księdza. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pana, nie każdy z was się zapyta, po co tu jesteśmy? Dlaczego tu jesteśmy? Jesteśmy po to, żeby sobie coś przypomnieć, coś ważnego. Każdy z nas jest kapłanem Chrystusa. Proszę księdza.
pieniądze, a jakby maturę zrobił, to na pewno by się nic nie dało. Żadne seminarium nie przyjmiecie z wyrokiem. Zresztą jest wiele innych sposobów na to, żeby robić coś dobrego. Łatwiejszych. Żaden. A skąd jesteś? Nieważne skąd jesteś, ważne dokąd zmierzasz. A ty dokąd zmierzasz? Księdzem jestem. Daniel po kilku latach odsiadki zostaje warunkowo zwolniony i skierowany do pracy w zakładzie stolarskim. Zamiast się tam udać, kieruje się do miejscowego kościoła i zaprzyjaźnia z proboszczem. Kiedy pod nieobecność duchownego nadarza się okazja, Daniel, udając księdza, zaczyna pełnić posługę kapłańską w miasteczku, które kilka miesięcy temu przeżyło tragedię. Początkowo metody ewangelizacji budzą kontrowersje wśród mieszkańców, z czasem jednak charyzma i nauki fałszywego księdza zaczynają ich poruszać. Chciałem przywitać księdza Tomasza, który zawitał do nas w ramach wakacyjnej pielgrzymki. Gdzie jesteś? Szukają mnie? Myślę, kto mógłby mnie zastąpić. Rolcą mrze i wszystko. I nie tylko. Bóg tak chciał. Bóg chciał zabić siedem osób? Po co to rozdrapywać? Po co ci takie prowokacje, co? Po pewnym czasie w miasteczku pojawia się dawny kolega Daniela z Poprawczaka, a jedna z dziewcząt zaczyna kwestionować duchowość młodego księdza. Chłopakowi zaczyna palić się grunt pod nogami i znajduje w życiu nowy cel, który postanawia zrealizować, nawet jeśli prawda miałaby wyjść na jaw. Boże Ciało w kinach od 11 października. Co ty się wybierasz z zakładu z powrotem? Obstawiam, że tego nie przeżyjesz. To już wszystkie propozycje w dzisiejszym magazynie filmowym. Zapraszam do kin i do zobaczenia w następnym odcinku.